Co on ma za buty? Nie widziałem nawet. Tyle pieniędzy i się nie spodziewał. No dobra. Ten mi kazał tam wracać do tej kopalni, nie? Za kilka dni. Adelard Gizo. Adelarda bym się powiedzieć, że się wyjebał jeden chłopek z tego. Nie będzie song requesta, od gramy w Gothica. Ja też XDR się tak czuję. Ale to przez to, że nie gramy codziennie. Ale chyba jedna te bagna już. Chyba wystarczy. Hej! Towar dostarczony. Świetnie. Były jakieś problemy? Niestety jeden z nas nie żyje. Zabił go cieniostwór. Cieniostwór? Ilu z was rzuciło się na tę bestię? Ja i on. Potwór był za silny. Cholera jasna. No i wykonałeś zadanie. Masz i nawet nie... A to premia za szybkie działanie. Jeszcze coś? Chcę... W taki... Żal mi tego biedaka. Kroniki najlepsze są. Z Gothiców. I jedynka i dwójka tak kurwa na równi. Ty, a jak ja na te bagna się mam dostać, bo zapomniałem już. Jakimś kurwa statkiem gdzieś tam. Jakimś kurwa statkiem gdzieś tam. TPK mam. No ale to muszę iść do tej wieży chyba, co? Na chuj poszedłeś pod zręczność, no bo kurwa się skalują te bronie ze zręcznością. To ty jebnięty. Gdzie mój łuk? Trzeba było mnie spytać wcześniej. No jakby była, jakby można było dupcyć kurwy, to o Boże. To by była lepsza niż Wiedźmin ta gra, tak szczerze. Ty, u kogo można odebrać nagrodę za zabicie bestii? Bo zabiłem kogoś tam. Jakiegoś rębacza chyba. Ten wygląda takiego, co masz dać pieniądze za nagrodę. Lennart. Przykro mi. Kroniki Mertany to fanowski mod zrobiony przez Polaków. Bestii. U kogo się odbiera nagrodę? Dobra, proszę, przeczytam sobie po prostu. Oktaw. Przyszedł. Nasze. Ślisko ręki. Nie grałem w Fable nigdy. Oglądałem u Ksajka kiedyś. Siema Kundziu. Ile godzin zostało? Nie wiem. Zenit brał udział w tworzeniu kronik? Dlaczego dowiaduje się o tym do... Ta na pewno. Tak dalej być nie może. Ania. Kurwa. Zdjęli mi wszystko i weź się teraz teleportuj. Dobra, kogoś miałem kurwa najebać tu. Mam pójść do jaskini na bagnach. Jaskinia znajdzie się w pobliżu stromej ścieżki. Ja słyszycie tak, jak drapię brodą w mikrofon? Głośno. Asymry.
Stary Ksaja, który nie był łasy na pieniądze? Czy ty jesteś pierdolnięty, Torkerek? Chyba, kurwa, od Enya Diana zacząłeś go oglądać. Kto pamięta, kurwa? Kto pamięta, kurwa, cel donate'ów na rozwój? Kiedy zagram w Lego? A w jakie Lego? Mam jakieś Lego Harry Potter, próbowaliśmy w to grać, ale lepiej się gra we dwójkę w to chyba, co? Jabłkopis? To już... Jabłkopis to jest taki nowszyk, o kurwa, Tiago Silva. To taki nowszyk stają. Przestrzega tak naprawdę tylko jeden... Dobra, no... Cortez, są ścieżki prowadzone poza bagna, potem przestanie pewnie skręcić w lewo. Przejść przez kolejny bossa i skręcić w prawo i się rozsłuchaj ścieżki. Bez kitu, kuczek. Siema tu Wiesław. Lego Star Wars też chyba mam. Kurwa. Wychodząc z przystani powinien skręcić w lewo, przejść przez kamienny most. No kurwa, gdzie jest ta przystań? Może nie tędy. Zinis tak, napisał tak, Gothic Pogu, zmienił kategorię na Gothic 2 i wyszedł stąd. O, jest. Ty, a teraz może stestujemy ten. Walkę. Dzięki Buzu za 5 miesięcy suba. Nie no, jest, jest. W lewo kamienny most. Czekaj, a kamienny most to nie jest tam, co ja szedłem sobie? Rozkminka. Dobra, za te słowa Jakob Szpinę masz bana. Dajcie mu bana. Zenit, możesz osobiście mu wyjebać wyrok. O, jest kamienny most. A co potem? Zanim skręcić w prawo, iść aż do stromej ścieżki. Nie no, czemu? Niech ma swoje zdanie. Aha, a Zachiego to banowałeś wczoraj, czy tam przedwczoraj. Czy, nie wiem, czy Zachiego nawet, ale kogoś na pewno. Dobra, testujemy, kurwa, czy... O, kurwa. Wąż błotny w tej grze, zbyt OP. To tutaj chyba, co? Cześć, jest... Moneta. Szef jest w środku. Szmugler. Bambo de Szmugler. Przysyła mnie Cortez. Mam przekazać zapłatę za ostatnią partię towaru. To ty jesteś Antonio? Nie, na mnie. Wołają Szmugler. Ale nie mielmy ozorami po próżnicy. Przejdźmy do konkretów. Ej, wydawało się, że było zapalone światło na przedpokoju. Rozkminka.
Ty, no nie ma Karoliny w domu, chyba ją porwali. Podobno do tej pory zawsze przysyłali Antonio. Ależ stary Antonio jest tutaj z nami. Nie no widzisz? To GG. Siedzi na krześle, tam, trochę dalej. Po prostu jest siema, dziś Tudesław, nie pamiętam. Delikatnie niedysponowany. Prawda, Antonio? Urwi się. Co tam mruczysz? Nie, to było tak, Zenit. Pan chyba mieszkania pomylił. Mówiłem, nie jest z nim dziś zbyt dobrze. Mistrzu, sorry, wypił mistrzu. Wczoraj za dużo. Antonio. Cortez wyraźnie powiedział, że mam przekazać pieniądze bezpośrednio Antonio. Słyszeliście? Coś się paniczykowi nie podoba. Słuchaj, młody. To nie targowisko. Tutaj załatwiamy sprawy szybko. Nie, to było i tak. Cichu. No kurwa, Fino co i cała reszta dotarły. Wszystko jest tak, jak być powinno. Chyba nie chcesz, żeby cała przystań straciła dostawy z twojego powodu. Jeśli masz wątpliwości przez Antonia, to niepotrzebnie. Wynają nas do ochrony. No to gdzie jest Antonio, wiesz, kurwa? Ostatnio w okolicy zrobiło się jeszcze bardziej niebezpiecznie niż dawniej. Myślę, że z tego powodu wszyscy dziś zasłużyliśmy na kilka złotych monet zarobku. Więc dawaj kasę i zmywajmy się z tej wylęgarni komarów. Ej, Antonio, możesz to potwierdzić? Hejże, paniczu, ze mną rozmawiasz, nie z nim. Daję ci ostatnią szansę. Płacisz i pozwolimy ci grzecznie wrócić do Corteza. Siema, to Wiesław. Albo... Tak już jej nie boże za często. Albo... Zaraz się przekonasz. No i chuj, kurwa, GG. Ciekawe, ci dam radę. Głupi dureń. No kurwa, nie za bardzo. O ja pierdolę, gdzie ja zapisałem dopiero. Ty ja... Oddałeś tą jej hulajnogę? Ale co? Ja bym tego nie zrobił. Ja też. Nie ma szans, stary. To przecież nic. Nie mam czaru. Jak się dostać stąd? Utkwiłem. Top 5 gier ktoś zapytał, w jakie kiedykolwiek grałem. Wiedźmin 3. Gothic. Kurwa, zgubiłem się już. Minecraft, Valheim. Ja to stąd przysiadłem? Nie stąd. Nie, Uzi, to nieprawda. Jakie wy gry jeszcze grałem? Valoranta nie powiedziałem, nie liczę takich gier jak Valorant. Valorant, CS, LOL to są takie gry, kurwa, jakieś Hearthstone'y i tak dalej, to są... Gry typu, wiesz, raz dziennie na 40 minut możesz to odpalić. No Minecraft to jest co innego zupełnie. Jeszcze raz, Valheim, Wiedźmin, Gothic, Minecraft. Nie, Valorant to gra typu...
twórcy o mnie dbają i wypuszczałem patche regularnie, żeby gierka nie była rozjebana w trzy dupy. No nie wiem, jaki piąty. Ty kurwa, to nie tu. Nie wiem, jakim cudem za pierwszym razem trafiłem, kurwa. Ale już idę, dobrze, już wiem, gdzie to jest. Kurwa. RDR 2 to zajebista gierka. Nie przeszedłem jej nigdy, bo jest fuj długa, ale zajebista. Sam prawdziwy Lucky O gra w CS-a, to mówi samo za siebie? No tak. To wiele mówi. Lucky na przykład jara 3 jednorazówki dziennie. Zamiast kupić normalnego epeta i zalewać olejkiem nawet. Wczoraj o tym gadaliśmy. Więc to wiele mówi o Lukim. Nie, no tak strzeliłem. Nie wiem, ile jara dziennie tych jednorazówek, kurwa. Ale może zapiszę teraz. Nie piję, nie piję, kurwa. Cześć, raz się jestem napił. Jestem Marvin, przysyła mnie Cortez. Mam przekazać zapłatę. Czekaj, za kto, ostatnią kto to, partię czek, towaru. To ty jesteś Antonio? Nie. Na mnie. Ktoś wołają kogoś smugler, pytał, w sensie, ktoś kogoś zapytał na jakimś evencie, czy Luki na serio srał do siatki. Jakiś taki streamer, chyba innego streamera. Nie wiem, czy nie Suchara. Nie no, jakiś streamer innego streamera, taki wiecie, to był jakiś ten. Jakiś after czy coś takiego, czy before party. Podobno... Ależ... Prawda, Antonio? Urwi się. Co tam mruczysz? Kurwa, zamknęli Antonio, nie? Cortez wyraźnie powiedział, że mam przekazać pieniądze bezpośrednio Antonio. Ja chyba na wsteku uciekam stąd. Coś się panie co odpowiedział? No nic, podoba. No chodzi o sam fakt. Kurwa, słuchaj, młody. Bo kiedyś. To kiedyś. Parkowisko. Tutaj załatwiamy sprawy szybko. Wino i cała reszta dotarły. Wszystko jest tak, jak być powinno. Chyba nie chcesz, żeby cała przystań straciła dostawy z twojego powodu. Jeśli masz wątpliwości przez Antonia, to niepotrzebnie. My... Kurwa. Zinit, pomóż mi, proszę cię. Teraz pytam. Czy mogę zrobić to, co zrobiłem przed chwilą i się odwrócić i uciec do Corteza i mu powiedzieć, czy on będzie miał to w chuju i tak? Bo ja nie dam rady ich pobić, bo oni są zbyt tanki. Ej, Antonio! Możesz to potwierdzić? Hejże, paniczu! Albo... No kurwa, odwróć się! O nie. Teraz cię załatwię! Hahaha! Stój, śmieciu! O nie! O kurwa, tego to się nie spodziewałem. Stój, śmieciu! O!
Siema, Krzysztof. Ten bydlak próbował mnie zabić, to chyba jednak nie są ludzie z winnicy. Obawiam się też, że zabili Antonio. Lepiej powiem o wszystkim Cortezowi. Będzie big respect u Corteza. Powie mi, gdzie jest mój brat. Bo o to chodzi w tej grze, bo mój brat na pewno żyje, tak? Krwawa moneta do questa. Dani Alves 10 na 4,5 roku? Kurwa, co z tymi Brazylijczykami jest nie tak? Na pewno, mordo. Papa Filip. Duch ściąga buch. Hubikosa. No podobno siedzi już Hubikosa. Bandyta. Luki o Luki o nie wiem o której będę. Garmi pisał ostatnio, że siedzi. Luki o Luki o. No Garmi pisał, mówię ci. Siema, tu Wiesław, zaraz zostanie panem. Luki, Luki, Serce rośnie, jak się szczerze widzą, chce się powodzi w prawdziwym życiu? Nie wiem, czy Hubikosa bym tak określił. Widzę Xy. Luki Ty, gdzie ten śmieć jebany miał swoją chatę? Zapomniałem już. Dawno nie byłem na bagnach. To jest chata Iwana. Chuj z tym chłopem, co zamiata. Muszę znaleźć tego. O, a dziadek? Jak życie? Jak życie? Nie jestem bogaty, cała ta farsa na nic. Luki possessive na totalu. Mam dla ciebie potwierdzenie zapłaty, ale... Ale co? Do 12, Krzysiek. Wygląda na to, że Antonio nie do końca jest teraz odpowiedzialny za całą transakcję. Do interesu wtrącił się niejaki szmugler. Chyba nie spodobało mu się to, że zadałem kilka pytań odnośnie jego i Antonio. Wysłał za mną jednego ze swoich ludzi. On i jego zgraja rzucili się na mnie. Więc jakim cudem tu stoisz? Byłem od nich szybszy i w ostatniej chwili udało mi się uciec. Cholera, podejrzewałem, że coś jest nie tak. Weź ze sobą Simona i Rodrigo. Macie natychmiast udać się do tej jaskini i pozbyć się ich wszystkich. Jeśli z tego mieszka nie wróci do mnie choćby jedna złota moneta, to przetoczę wasze łby po całej przystani. Ej, no czemu nie idą za mną? Rusz się, Cortez zlecił nam zadanie. Co tym razem? Ktoś próbuje kantować kapitana na dostawach prowiantu dla przystani. Macie pójść ze mną do jaskini. A już dobra, młody. Idziesz? Chwila.
pierdolony głupi... Zachy, nie wiem czy wiesz, ale na tym polegają kurwa gry. Siema Kukson. Ja pierdolę, chyba nie strzeli jak ten Cortez powiedział tak. Idźcie do tej jaskini natychmiast. Wiedźmin sam sobie jesteś panem, no ale Wiedźmin jest im o wyżej niż Gothic. Ale i tak musisz robić questy kurwa dla kogoś. Nie mam prawa jazdy kategorii C. Widziałem nowe DLC Eldena, no. Gucio będzie grał w nie. Oni chyba nie odpalają, siema Coffee, oni nie odpalają o 12 się chyba tego kurwa Metina. O, bo odpalili o 12, ale wątpię. Oni ktoś mówi, że później odpalają. Ale dlaczego to nie wiem, wszyscy walą nocki, a oni kurwa później odpalają. Nie mam uprawnienia UTD na widlaki właśnie. Żałuję, że nie mam, bo w szkole za darmo dawali, ale trzeba było mieć frekwencję dobrą, żeby cię wzięli na ten kurs. Normalnie na widlaki z tym, z butlą gazową. Nic nie sądzę, Frogi, o tym. A ty? Na paleciaku? A paleciak to... Kurwa. A paleciak to nie jest... Takie, co nie trzeba żadnych uprawnień i każdy głupi to ręcznie robi? Czy to jest na rozkminkę? Znowu jedna z tych głupich bestii. Jedna bestia mniej. Tak, to mój brat się umie tym posługiwać, Oskar. Jak byliśmy ostatnio w Biedronce, to przestawił paletę, bo stała na środku alejki. Pogoda. I akurat był pod nią ten kurwa paleciok. Chwila. Braciak. Nic tu nie ma. Czekaj. Froki, a twój pan pozwolił ci pisać na czacie, czy nie pytałeś się Arka dzisiaj? Ufolgowałeś sobie i się go nie zapytałeś? Zwoliłeś mu? Okej. Niczego tu nie znajdę. Ruszajmy. Ruszajmy. To Łukasz napisał? Łukasz nigdy nie wbił takiego kozika w plecy. Nie jest taką kurwą. Teraz cię załatwię. Jebaną szmatą. Chyba. A ty nikogo nie masz w tej jaskini. Zobaczcie, muszę patrzeć. Hej! I ty przed nim uciekałeś? Było ich więcej. Musieli pozbyć się Antonio i gdzieś uciec. W jaskini same... Nie jest taką jebaną kurwą, pierdoloną szmatą. Kurwą, jebaną szmatą. Dziwką, kurwą, suką. Nie jest.
Bęcztok słowny. Mięsem rzucam? Chyba to nie byliście na Valorancie. Dzisiaj z rańca. Rogi, przepraszam cię. Sorry. Chwila. Ale jak Kuka odpali streama, to Frogi chyba też coś napisze. O BDS-ie. I pozwoleniu. Beznadziejna pogoda. Chuj, beznadziejna. A w ogóle kurwa, ostatnio oglądałem jakąś gierkę, Helldivers u Łukasza. I BDS i grał jakiś tam ziomek jeszcze z nimi. Ostro dali się striggerować, nawet ja się nigdy nie dałem tak striggerować dla czatu. Nawet Mamon się nie daje tak triggerować dla czatu jak oni. Jak źle, dobrze idę. Akito i Nunu Jebaka ich prowokowali. Oni, ten Betty to ten jeszcze pół biedy wkurwiał się, ale ten drugi ziomek to kurwa piany dostawał w ustach normalnie. Akito zadziera od dawna z nim. Najbardziej się wkurwił, jak Akito napisał. Że to jakiś fanboy. Siema Hubson. Witam, witam. Jak ci dzionek mija? O, deszcz przestał padać, ale to ulga. Cześć, że Mental Frania to kolega Łukasza. Ona się o wilku mowa chyba, co? Zadanie wykonane. O! Pozbyliśmy się całej konkurencji z jaskini. A złoto? Proszę. Tak, co to, że jesteś pod butem? A przez moment myślałem, że jesteś na tyle głupi, by wrócić do mnie bez moich pieniędzy. Szkoda, że nie udało się tego załatwić po cichu. Ale przynajmniej chłopaki mogli trochę poćwiczyć. Muszę przyznać, że jesteś bardziej pożyteczny niż się spodziewałem. Świetnie się składa, bo jest robota, prosta i szybka. Co jest do zrobienia? Idź na molo, zaraz powinny się tam pojawić pierwsze łodzie z transportem. Spodziewamy się sporej dostawy towarów. Pójdziesz i sprawdzisz, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Jeśli załoga będzie czegoś potrzebować do pomocy w rozładunku, zgłoś to do mnie. Kapitanem statku jest Beckett. Powiedz mu, że ja cię przysył. Ile mi zostało? Nie wiem, stary. Mam 30 godzin gry. Odłóż broń. Widzisz, to nie było takie trudne. Już jest 30 godzin. Jak bagietę porwali. Jak bagietę porwali. O kurwa, tego jeszcze nie widziałem. Jak bagietę porwali. Czekajcie, muszę wam pokazać tego shota. Jak bagietę porwali. Jak bagietę porwali. Zobaczcie, on jest, on wie. Czy czytał? Jak bagietę porwali. Przestał przeżywać nawet. Jak te bagiety porwali? Moim zdaniem bagieta powinien zrobić sequel porwania. Porwanie 2. Beckett. O nie, sam mu to powiesz. Ja nie będę ryzykować głową.
Trzeba ratować co się da! Nic już na to nie poradzimy! Spartoliłeś robotę, Beckett. Sam się tłumacz. Idioto, nie miałem na to wpływu! Trzeba działać szybko! Ani mi się śni. Sam naważyłeś piwa, sam to ogarniaj. Mam nadzieję, że jesteś bardziej kompetentny niż Simon. Musimy działać szybko. Siema, Alvaro. Na tyle, żeby cię wypatroszyć, tu gdzie stoisz. Co? Kim ty jesteś? O cholera, patrz, patrz. Brat łysego. Jak mu było? Bjorn albo Jorn, jakoś tak. O kurwa. Jorn, właśnie. Domyślam się, że nie próżnowaliście, ale tutaj to nie spodziewałem się was zastać. Zapomniałeś już o naszej przymusowej kąpieli? A, bo nas znał ze statku. Do wyrównania. Jakie rachunki? O czym ty mówisz? Ciemasz w prachu, do 10 miesięcy. Do brzegu? Miej pretensje do Timo. Ja swojej części umowy dotrzymałem. Jeśli chcesz krwi, w klubie śmiało, Queen? Cortez z pewnością będzie zachwycony utratą towarów i swojego ulubionego kapitana. Właśnie, młody. Spróbuj nas tknąć, to Cortez powiesi cię przy wejściu do gospody. Becketa to nie, ale... Patrz dobrze, prawi. Na razie. Daj spokój. Jestem... A znając twojego brata, to... Masz coś, co należy do mnie. Niby co? Amulet. Mój brat dał ci go za przewóz na Archolos. No dał mi jakąś tam błyskotkę. Nie dotrzymałeś umowy. Zaraz, zaraz. Może i nie dałem wam szalup, ale... Oczywiście oprócz naszych wspólnych interesów. Jeśli... Przejdźmy do interesów. Cortez kazał mi dopilnować prawidłowego rozładunku towarów. Z tego co widzę, nie mamy czego rozładowywać. Mieliśmy drobne problemy. Orkowie! Orkowie już tu są! Wszystkie Progi, po chuj zadajesz durne pytania. Zamknij się, pat! Orkowie? Co u licha? Płynęliśmy sprawdzoną drogą z Londram. Wszystko szło gładko. Już z patem zaczęliśmy liczyć, ile zarobimy. Nagle za mgły wyłoniła się orkowa galera. Zupełnie znikąd. Długo udawało nam się unikać jej ataków, ale wiedzieliśmy, że to kwestia czasu, nim nas dorwą. Okręt zniszczyli zaledwie parę mil od brzegu. Co zdążyliśmy, zapakowaliśmy na łodzie i zmyliśmy się, czym... Chcesz mi powiedzieć, że te podniszczone łódki i parę skrzynek... Może było niespokojne i trochę nas zniosło, a raczej tych. Niby jak? Tak jak już mówiłem, statek poszedł na dno niedaleko. Jeśli będziemy działać wystarczająco... A... Byli na łodziach, oni też musisz przejść się wzdłuż wybrzeża. Ja? Popatrz na nas! Wyglądamy ci na ludzi, którzy są zwarci i gotowi do przeczesywania tych obaj ledwo... I najważniejsza sprawa. Cortez nie może się do... Ostatnie, czego bym pragnął, to zamknięcie przemytu ze względu na zielonoskórych. Wtedy już na dobre straciłbym źródło. Lepiej więc stracić głowę. Jeśli Cortez straci jedno ze swoich źródeł dochodu... Nie, nie obiecałem mu. Szefie? Tym bardziej nie... A tym chudy nie stracił VIP-a. Jeszcze. Uwaga! 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 Hierro. Chudy na trzech kątach ma VIP-a? Sprawdzę to, ale wątpię. User chudy... Yo. Konto zawieszone. Ale nie ma VIP-a. Unvip. Unvip. Chudy. Podłoga. Sosa. VIP. Po. Ży. O. Raz, dwa, trzy. On. Rób czystkę? Nie chcę mi się robić czystki. Jeden VIP tylko i tak. Nie robię czystki, nie chce mi się.
Żebym ja na moim kanale czystki nie zrobił. No właśnie, ty dalej bez VIP-a, Uzi dalej bez VIP-a, inni dalej bez VIP-a. No Korzon był pierwszy w kolejce, niestety, a już nie ma slotów. Slotów nie ma już. Gdyby były nieskończone sloty, to każdy miał tu VIP-a. Ty masz artystę, no jebaka. Syzyf oficjal pies jebany ma VIP-a? Czemu go obrażasz? Niech ma se VIP-a. Chudy yo, ja pierdolę, ale konto to było. No ma perma? Co ty gadasz? No to unvip. Syzyf oficjal. Nie chcę mi się robić czystki, za dużo pierdolenia jest z tym. No, niedawno robiłem. Kopiś? Nie, kopiś jest niemiły często. Tak, VIP dla Frogiego, kurwa. Prędzej unvip nunuje baki. Uziemu? Kubi miał tu VIP, ale se zabrał, nie dam mu już nigdy. Uzi, poza tym on nie potrzebuje, wystarczy, kurwa, nikt temu Hubi wjeżdża na czat i wszyscy wiedzą kto jest kto, kurwa. No nie ma VIP-a, no ale ma artystę, to jest działo jak VIP, tylko że jest 5 slotów takich. Myślałem o Uzi, grube szoty. Hubi nie potrzebuje jakichś kurwa ikonek do atencji. Siema tu Wiesław, a może tobie zabiorę? Dokładnie Zinit. Graj Gotika, pochuj te ikonki dla zjebów. No nie, no jest jeden slot wolny, nie? Czy uważasz, że twoje VIP to atencjusze? Nie, to ty tak napisałeś. Po prostu to... Wyjebałbym wszystkich VIP-ów w ogóle, najchętniej. I dał tylko tym, co mają w niku kumpel. Ja, Mateo. Wypierdalam talenty. Olsa to Cox. No właśnie nie wiem jaki on ma nick dokładnie, bym mu dał mu VIP-a. Olsa to Cox kumpel chyba on ma. Czemu? Bo ja nie wiem w jakich okolicznościach on dostał, kurwa. W ogóle VIP-a. Nie wiem jaki miał nick wcześniej. Olsza to koks podłoga. Dobra, nie ma tego za wiele. Un VIP.
User Oplane. Kiedy on ostatnio był tu? A, 17 lutego. Bo on na film, bo on nie, rano nie może być. A Rafikomp, kurwa? Ja pierdolę, ale... Stary ziomek. Ops, od 2017. Ostatnio był 11 lipca. Chuj, zostawię mu VIP-a. Potem będzie, kurwa... Wejdzie tu za pół roku i co? Albo chuj. Unvip Rafikomp. I mu się smutno zrobi. Dzięki Tomulec za 12 miesięcy. Za rok suba już. Rok subskrypcji. Chuj. Kecaj ma, Damian ma, Warszawski, Rafał, Mał, Paraskip. Kecaj, Patowski, Mianowski, siema tu Wiesław. O, ten siema tu Wiesław. Jest na celowniku. Juan Antonio to jest Santar, ale kurwa. User. Santar ogląda Twitcha w ogóle jeszcze. Juan Antonio. Ta. Ogląda, kurwa. Unvip. Bagieta, Rafikomp już poleciał. Jasurowy, Kazard. O, Vera! Vera do strzału, Kuczek. Hubitop. Demons, Gucio. Pazi, Lum, Dario, Essyn, Szklana, Pusol i Korzon. Ty, nie ma tak wielu. Chyba. Wiem, to nie jest tak, że jest kurwa 100 slotów na VIP-y? Jaszczurowy kiedy to był? Niedawno jakoś chyba. Jaszczurowy. Podłoga 12. Kim ty jesteś, żeby ustalać zasady? 30 grudnia był. Na filmie. Albo on tak wieczorem wchodzi, on nie, rano nie wbija. Jasurowy. VIP to VIP, no tak, tak. Jakby po prostu dziwi mnie to, że... Tylko tyle jest tych VIP-ów. Społeczność, menadżer, rank. VIP. No nie ma ich wiele, no i git. Nie ma wiele tych VIP-ów, jest git. Progi, zamknij pizdę. Modów. Ale modów jest git, modów jest git. Za dużo masz modów? Nie, no dobrze jest. Nie widzę nikogo, kogo miałbym wyjebać z moderatorów. Chłopaki z Xi, no ale chłopaki z Xi to mają, żeby ich kurwa ich nie banować. Zabierz moda dla Macolepe? Nie no, jest... Nie wiem, czy on chce sobie zabrać moda. Jak on jest technicznym ziomkiem. Techniczny mod. Nie, siema tu Wiesław, przecież tylko top 5.
5 modów ma. Nie umoduj się. Ale na przykład Kriza wyjebie, bo on i tak kurwa rzadko tu wchodzi, a dam mu VIP-a. Bo to jest stary widz, on w wojsku pracuje, w marynarce wojennej. Frogi, a co sądzisz o tym, żeby zamilknąć na 10 godzin teraz? I przestać zadawać durne pytania. Ja nigdy nie widziałem, żeby Frogi napisał kurwa normalną wiadomość chyba. Cały czas zadaje tylko jakieś bzdury. Gdzie mam paki? Gdzie ma koda? A, tyś widział. Pisał lumpa normalnie? Każdy się zdziwił. Nie, bo ja... Ja mam rozkminkę, jak zobaczyć, czy to Frogi, ale wam nie powiem jaką. Mam taką wtyczkę. Dzięki Chmiel 2011 za suba. Nie, Frogi to nie jest filozof, Frogi to debil jebany. Jaką wtyczkę? Taka co wykrywa tego. Wykrywa... Frogiego. Frogi radar się nazywa. Kurwa, Arbus. User Arbus. Czekaj. Unmod Arbus. Arbus to w ogóle chyba nawet na Twitcha nie wchodzi. Siema Paprykos. O, Mateo na przykład to jest dobry ziomek. Taki normalniak. Żeby nie powiedzieć normik, bo to taki normik to brzydkie. Taki normalniak, tu napisze coś śmiesznego. Tutaj przyjdzie na streamka o 11. Czy można dać perma dla Wiktorka? Nie można, bo nic tu nie pisze nawet ten dzieciak. Siema tu Wiesław, a co ty na to, że możesz z nim zaraz siedzieć w karcerze? No taki, o, tu zbanuje jakieś kurwa debili. O, Pershing 1 to też dobry wariat, widzę. Rel. Moszkołę na zmarł. RIP. Katz Delfin. I tak se czekamy, no patrzę na te rangi. Na przykład jest taki ziomek Erykol, co nie? To jest taki ziomek z Esla, co dałem mu moda, jak był ten Rocket League komentowałem, pamiętacie to? No i on kurwa wchodzi tu często. Nie zabiorę mu moda, bo będzie mu przykro. Czemu Hubi tu VIP-a nie ma? Bo sobie zabrał. Jeszcze demon sobie co mi, że zagra w GTA S.A. Chaos Mod za 5 lat zagra, a drugi...
Zmyślę, no mówiłem o tym Zachy przed chwilą. Dobra, wystarczy tej rozkminki. Rozkminka VIP-kowa była. Ale przy takim niku Pershing 1 to aż, kurwa, ten VIP to by siedział chyba, co? Co nie miało miejsca, Szymowina? Jeszcze to zobaczę. Mojej mamy też było przykro, jak zbierałeś od niej haracz 5 lat temu, przez co nie miała na ogrzanie domu. Człowieku, 5 lat temu to nie myślałem o takich rzeczach. Nigdy nie, nigdy w sumie i nigdy nie będę. To ty pierdolisz. Koleś. Czy w wielkim tomulcu siedziałby dobrze VIP? Nie, no zaraz ten i tamten, kurwa, i zaraz następny, i tak same VIP-y będą pisać, i wtedy nazwa Very Important Person straci, kurwa, na wartości. Ewentualnie... No, tomulec jest codziennie, no. Dla mnie to mulec to i tak jest jakby very important person. Każdy z was jest very important person for me, guys. Dasz ci redaktora, dasz rajdę do lumpa? O, enduja, siema. Nie znaczy to. O, serio, zmienił ten, zmienił zdjęcie w tle, kliknąłem go właśnie. Zajebiste. Zajebiste ma zdjęcie w tle, Cherius. Wiecie, czy Karola... Ja, co jest dzisiaj? Czwartek. Czekaj. Kurwa, miałem win wysłać. Zajęte. Porwali ją, czy co? Nara, Wiksior, trzymaj się. Porwali ją, czy co? Do chuja. Może w szkole jest. Nie mam to mule z tego. To Nunu jebaka to miał. O, Nunu jebaka ma właśnie za grafikę Krystko w Krystka rangę artysta.
Tak, to musi. Kurwa, no co jest, no chuja. Słyszałem, Witex. Halo? Gdzie ty jesteś? A, ja zapomniałem o tym. I z wyzwaniem do ciebie. A, dobra. Dobra, a czy taki sklep jakbyś wracała i o której wracasz? No coś na śniadanku, jakieś owsiankę czy coś, bo nie ma owsianki w domu. No, to pa. No, białą czekoladę, no. No. No wiem, ale to ja później kończę. No. No. Dobra. Pa. Widziałem, co napisałeś, chudy. Trzym się. Też. Kurwo, ty. Jest na rzęsach jak coś. Trzeba być konsekwentnym. Nie, Kubi. Jeden koleś dostał przed chwilą bana za to. Ja dam, kurwa, bunt. Nie, na perma? Perma. Za dwie godziny się odwoła. Grałem w Last Epoch. I będę grał dzisiaj też potem. Muzyka BCK? Coś mi się tam mówi, ale nie wiem, czy jakiś kawałek. Sprawdzę to za miesiąc? Nigdy nie sprawdzę, w sumie racja. Więc... Anuluj perma. I... Do jutra. Dopiero zaczynamy rozgrywkę jako w szpinę. Simon. Simon, Simon. Tam, tara, tam, tam. Nie rozumiem, Hubi, tego dowcipu. Dobra, gdzie jest Simon? Gdzie on poszedł? Już nie chcę, tutaj stoi. Nie, nie tłumacz, nie tłumacz. Trzeba poinformować Corteza o wszystkim. Wiesz, co mi zrobi, jak mu dostarczę takie wieści? Powiedz, że ja cię przysyłam. A jak tak się uśmiecham? Co się stało? Ja wyglądam jak opio. Próbuję ratować, co się da. Przy odrobinie szczęścia może wyrzuci trochę skrzyń. Poszukam ich, jak i ocalałych. Niech ci będzie, ale radziłbym ci nie wracać, póki nie będziesz miał czegoś konkretnego. Wiesz w ogóle, co się stało? Beckett nie chce mi powiedzieć. Jakim cudem statek poszedł na dno? Nie wiem. Mnie też nie powiedział. Zajmiemy się tym później. Beckett coś kręci. Jeśli masz zamiar kłamać szefa, to radzę ci się więcej tutaj nie pokazywać. Dzięki. Dobrze, że go wyjebało.
strasznie mnie bolą nogi. To cichy zabójca. Wiem, że wziąć się do pracy. No dobra, no to weź teraz kurwa szukaj tego ty. Jest jakaś mapka, tak jak szukają tych beczek piwa? Dziękuję ci miłosierny panie za to moją skromną opinią jest ułaskawienie. Mam nadzieję, że czekoladka biała będzie smakować ci i zarze trzym się Krystek do jutra, ale możesz odmutować alerty, okej? Alerty są odmutowane przecież. Duchu chudego. Do jutra. Jako szpina, przecież kurwa możesz wejść stąd, szpinak. Kurwa ty, to nie działa jak w Minecrafcie? Do 12. Co robię? Szukam kurwa towarów. Nurkuję po towary. Płyń prosto do... Od molo, te beczki unoszą się na wodzie. O cię chuj. Ol chasito despacito przeróbka. Nie wiem, o której odpala, no to banujcie go, nie wiem, o której wy odpala streama. Ja pierdolę. Dbany go. Siema Norbis 666. Nie wiem, o której wy odpala streama. Mam nadzieję, że o 12. Odbijaj na prawo, o kurwa. Timeout do 12. Do 10 minut. Do końca fabułki ile jeszcze? Podobno to 30 godzin. No Hubi, nie było tak źle jak myślałem, tak szczerze. Poleciało parę banów. C3 chyba. X-Lump chyba przesadził, bo został do końca kina już. Ten deszcz, no ja też nie wiem gdzie jestem. Halo policja, chuj wam wszystkim w dupę. To jest najlepsza piosenka jaka powstała. Nie, Wiesiek. Dziwne, że mnie nie banowałeś, bo... Ale ja już mówiłem o tym, że ty dobrze lawirowałeś wśród... Czekaj, może aż przeczytam. Nie wiem, czy dotrwa... Nie, kurwa, ty codziennie coś piszesz. Nie znajdę tego, nie znajdę logów. Bo ty codziennie coś piszesz. Ale ty obchodziłeś prawo. Kiedy to było? Ty dzisiaj żeś najebał tyle wiadomości, człowieku. O, jest, czekaj. Na przykład takie coś. Kurwa, posrałem filmy i odpaliłem sobie dwójkę zamiast jedynki. Albo kurwa posarałem się ze strachu jak lumpowi zagrodziłeś.
Albo sraka ten film, Imo. No ty jesteś, kurwa, chory psychicznie. Albo była ta scena, jak ten ziomek srał w kiblu, a ty, o kurwa, co to za scena. I kurwa, aż strach teraz coś napisać. Łeb się jebni. Albo, ej Olsza, to nie żart, ale odpaliłem film sam i u was też była scena srania, bo nie wiem, czy dobrą część odpaliłem. Tego nie przeczytam, bo za to dostałeś timeouta. Nie, ani razu nie ma, jest, a bo to jest usunięte przez moderatora, okej. Dobra, to moderator ci usunął, to stream element ci usunął. Na Beskidu darli się, ej, ktoś tu sraił mnie taki... Ziomek ze szkoły zawsze pierwszy biegł, zbieżność imion przypadkowa. Weź kuczek, przestań. Zachi, widzę, że ci odpierdala. Do jutra. No, ja zgubiłem się w morzu. Nie przestanie chyba padać, jak się prześpię, to nie Minecraft. Zatem chyba tu często pada na tym bagnie jebanym. Z betonu mój Richard. O, nie pada. Dobra. I co, tam to ma być? Tam to ma być? Tam. Na tej wyspie. Widzę to. Czy ty właśnie pouczyłeś z Nidha? No jak widać, nie. Mi się wydawało. Ale to w Valheimie chyba tak było, że jak się prześpisz przez noc, to i tak rano wstajesz, to może padać. O kurwa! I co, ja to wszystko mam pozbierać? Nie, Kruku, nie będzie Gothica 3. Nie lubię Gothica 3. Za co dostał bana Zachi? Za rasizm. Bo nieźle go popierdolił już. Ciema, sztywniak. Ty, tego nie da się zbierać nawet. Pirat. Nieźle oberwałeś. Ten kurs miał uczynić mnie boga... Rana jest zbyt głęboka. Przysyła mnie Kortet. No oczywiście, że cię przysyła. Kiedy tylko dowie się, że orkowie nas zatopili,
Z pewnością za... To wszystko jego wina. Pewnie chcesz wiedzieć, czy mam coś z... Chociaż czekaj... Widziałeś. A, tak. Nie przy... Mam skrzynkę pełną sztab z magicznym. Powiem ci, gdzie jest skrzynka. To zależy. Powiem ci, gdzie ją ukryłem. A w zamian mnie pochowasz. I tak musisz kopać, żeby ją znaleźć, więc przy okazji wykopiesz mi grób. To jak będzie? Taki był Hubi. Pochowam jego. Dziękuję. Mam tutaj dobry rum. Napij ale się ze mną. Nie brzmi jakby umierał. Ostatniej woli się nie odmawia. Kurwa! Z takiego gąsiora? Palmą, nim to paskudztwo mnie dorwało. Chciałem to ukryć i wrócić po to później. No ale raczej nie będę miał już okazji. Posiedź chłop nie by umierał, tak. Wstał, baniaka 5 litrów, kurwa, jedną ręką przychylił. Jak kopiesz mi mój własny grób. A nie mógł mu dać lekarstwa jakiegoś? O kurwa, zakopane. Krap. Co, jeszcze mogę wracać? Wyłącz deszcz pod F11. O. Komura dzwoni do mnie. O kurwa, Robert mechanik. Ja nie mam czasu teraz. Robert. Dobra, to poczekajcie, bo on nie da mi spokoju. Muszę ten. Wyślę mu win. Nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem w pracy. Nie napisałem tak. Jestem w pasji. Dostałem zlecenie właśnie, kurwa, na ten. Dobra, bo mnie pojebie. Ty, ale dalej jest ten dźwięk. Dobra, ale... Dobra, ja kumam już, o co chodzi. Pewnie nie da się ten. Nie da się tego zbierać z wody, ale pewnie trzeba iść śladami tego. No mam telefon jako kamerkę, no a jak? No a jak inaczej? Jak to o wiele lepszą jakość ma niż ta, co mam na monitorze. Z betonu mój Richard. Tylko minus jest taki, że nie mogę używać telefonu w trakcie streama. To po mnie, no znowu kurwa metiniarze. Hold the space. Nie, są go, nie będę grał Gothica 3, bo nie... Nie podoba mi się ta gra.
Będę za rok lub dwa zagram Gothica 1 jeszcze raz. Bez pomocy Zenitha spróbuję teraz. Kurwa, myślałem, że go zabiłem. Ej! Bogucio bez pomocy z Nidha, kurwa, tak mu dobrze poszło. Trochę mu podpadali na czacie, wiadomo. Czemu tu się nie da wskoczyć? Do jasnej anielki. Kurza twarz, niech to dunder świśnie. No nie da się wskoczyć tu. Suchar odpalił? Dzięki Bogu. Bo mi kurwa rozdysł coś dzisiaj. Yes! Tak! Suchar! Nie mam do 15 dzisiaj, Hubi. Spać mi się chce mega, wiesz, brachu? Mam dzisiaj gorszy dzień, tak naprawdę. Nikt tak nigdy nie powiedział, dzięki Bogu Suchar odpalił? Myślę, że wiele osób tak mówi. Dzięki za oglądanko dzisiaj, panowie. Przepraszam, że byłem taki niemiły dla was. Co ty robisz? O! Dziweczka! Dobra, to w następnym odcinku to się dowiemy. Co tu gada do nas. Nie no, ty trolujesz mnie? Trolował mnie. No nic. Podziękujcie dla Mazolepy, że już kończy streama. Xump mi przekazuje nara? A komu damy Radzika? Radzika do Derodzika. Nie, no już tak miałem kończyć o 12 dzisiaj, Krzysiek. To nie twoja wina. Może Arek odpali potem dachosta Sucharowi? W końcu to kumple od łyżew. Jaki masz rozmiar pytona? Nie wiem, mały. Czy 2 minuty na to gadam. Za kurwa nawet nie odpowiedział Minara, na pewno tak nie powiedział. Bo jeszcze nie kończę. Jeszcze 2 minutki. Q&A? Dobra. Pierdolę. Dobra, na full kamerce zostawiam alerty na full screena. Nie Zinis, nie robimy hate rajdów. Hehe.
No nie, Hubi, nie spodziewałem się. Dobra, dam to Delorna. Pozdrówcie go. Dla Patira? Nie, Patiro, wyśmieje mojego rajda. Ma tyle widzów teraz pewnie. No właśnie, nie wiem, czy to jest prawda, że ona zajebała tego kompa. Pełnomocnika emocji? Siema, klerzy, to pojad, tylko nie do tego spasionego knura. Przecież teraz jest chudzinką już. Jaki pełnomocnik emocji? A może Nerwarien? Nerwarien czy Delordiwan? Daję do jakiejś zagranicznej streamerki kręcącej dupą na kamerce. Dobra, to znajdziemy kogoś. Jeszcze szybciutko. Just chatting. Siedemset widzów? Nie, za dużo. Tak, żeby miała tak ze 100 i siedziała w basenie. Kurwa, to by było elegancko. Nie pana kopio arka. Nie, także miała z 10 widzów. O! Nie, to jakaś OnlyFansiara. Nie, no co? Pojebało was, do Nerwariany dajemy. Ci pierdolnięci, co ja robię w ogóle? Czemu ja się na to zgodziłem? Nie, Hubi. Do Nerwariana, kurwa, tej CGM-ki. Trzymajcie się, panowie. Dzięki za oglądanko dziś. Jutro streamek o 7 też do 11. Pa, pa. Do Moralesa? I don't know who's that, man. Sorry. Roll credits. Powiem ci tak. Smutna piosenka jeszcze, cholera. Chciałbym wziąć... O. Postaram się wyspać, ale idę na trening dzisiaj wieczorem. Piszemy tak, Kubi.